Poligon w Gliwicach jeszcze do niedawna skrywał skarb dla historyków broni pancernej. Widoczna na zdjęciu przeprawa to most polskiej produkcji i to nie byle jaki. Jest to most szturmowy na Gąsienicach, holowany za czołgiem T-34, powstał na podwoziu lekkiego czołgu rozpoznawczego T-70. I znajdujemy się właśnie w tej chwili przy takim czołgu T-70. Most był wyposażony w 3 koła jezdne, a więc możemy sobie wyobrazić, że te 3 koła stanowiły jakby podstawę. Konstrukcja pochodząca z połowy lat 50. minionego wieku przez lata niszczała, a teraz trafiła do Wielkopolski pod pieczę Poznańskiego Muzeum Broni Pancernej. Tak jak tutaj widzimy na tym rysunku, tutaj akurat czołg pokonuje. Właśnie to jest to podwozie, które nam się udało wyciągnąć. 3 koła jezdne, można powiedzieć, że tutaj są takie koła napinające, górna część, po której poruszał się czołg. Ten most był wykonany, aby mogły go pokonywać czołgi T-34, T-54, T-55, ponieważ do 36 ton nośności, ale również mogły go pokonywać transportery opancerzone, tak jak tutaj na tym zdjęciu, i samochody terenowe typu Gaz 69, które były na wyposażeniu Wojska Polskiego w tamtym okresie czasu. Teraz most przejdzie długą i kosztowną renowację, tak by ostatecznie jako w pełni sprawny pojazd specjalny mógł stać się integralną częścią ekspozycji. No i mam nadzieję, że w jakiejś niedalekiej przyszłości zaprezentujemy właśnie na podwoziu czołgu T-70 most holowany 12, MH12. Prawdopodobnie ta 12 to jest właśnie długość tego mostu, nie?